Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę i piękną pogodę, także kontynuacja pięknej pogody. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się wybrać z dziećmi. Natomiast wiecie co, jest 13 stopni w słońcu, także... Ale już prawie 12, więc koło 12 myślę, że ich zbierzemy. Później obiad, może pogonią dzisiaj pod domem. Tak to chyba zrobimy. A ja mam już pomysły, jak ogarnąć nasze podwójne biuro. I tak aktualnie wygląda nasz gabinet. Także jak widzicie, dwa biurka w zupełnie odmiennym stylu. Jedno moje, drugie męża. I mąż się nie chce dać przekonać, żebyśmy się zamienili. Także tak to wygląda. I na tej ścianie z chmurkami planuję zrobić boazerię angielską. Także to jeszcze zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam tutaj taki obraz, który kupiłam kiedyś chyba na AliExpressie. No obraz, no... Wiecie, o co chodzi, plakat bardziej. Natomiast myślę go właśnie tutaj zawiesić. Tutaj jest metryczka Maji i zamienię metryczkę na ten obraz. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało tutaj przy oknie. A za mną chciałam dać lustra, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. A tutaj po stronie męża, czyli de facto stronie, na którą ja patrzę, a wolałabym patrzeć na drugą. Natomiast, tak jak mówię, no musielibyśmy się biurkami zamienić, żeby to wszystko pasowało do stylu. Będzie szara cegła. I my tu mamy taki problem. Mamy, widzicie, dwie szafy z Ikei i dziurę, dlatego że tutaj jest tylko 40 cm, także ta szafa z Ikei tutaj nie wchodzi. I o, z tyłu są jeszcze freski, które wykonały moje dzieci. I tak sobie myślę, że weźmiemy po prostu, dokupimy 50 i ją zwęzimy. I będzie takie, wiecie, bez zamykania, tylko takie do wkładania, bo jak widać tutaj troszkę się gratów gromadzi. Więc myślę, że to by nam pomogło. I jeszcze się zastanawiam nad górą, bo tutaj mamy 2,80, a szafki mają 2,40. I chciałam, kurczę, jakoś to zabudować, bo tam tak naprawdę nic się nie trzyma, tylko kurz się gromadzi. I nawet jeżeli miałabym tam nic nie trzymać, to może po prostu weźmiemy takie jedne drzwi, jakby położymy na wszerz, wiecie, o co chodzi, i przymocujemy je, tak żeby tam była już powierzchnia nieużytkowa, a te kosze by wtedy trafiły tutaj, bo one są węższe niż 50, to są do szafek na 40 szerokich. I wtedy możemy dać tutaj te kosze, poprzekładać rzeczy, a tak naprawdę zabudować tą przestrzeń pod sufitem, która i tak nie jest wykorzystywana, tylko się kurzy, no i źle wygląda. Tak to widzę, tylko że chcę tutaj położyć tą szarą cegłę i chciałam zrobić wzór jeszcze na ścianie takimi listwami, taki prostokąt i muszę to dokładnie wyliczyć. Mąż się już oczywiście nie może doczekać, aż będziemy to kładli, ale to nie jest trudne, tylko wiecie co, trzeba dużo cegły docinać, to jest takiej roboty dużo. Nie wiem co ten telefon tutaj nie chce mi ostrzyć strasznie. I mebel w trakcie pracy. Tata wszystko oczyścił, pomalował już podkładem, no ale popatrzcie, dużo lepiej wygląda, jak jest biały. On był wcześniej taki wiśniowy, bardzo ciemny był ten kredens, tak można chyba go nazwać. Pewno on nadużyć, uderzeń, skały. No tak, to jest taki wiekowy mebel, naprawdę bardzo stary, a my się tu nie zajmujemy renowacją, tylko zajmujemy się, że tak powiem, sztuką, bo trzeba go zmienić w coś ładnego po prostu, a nie żeby było odnowione to, co było wcześniej. Popatrzcie, jak to lepiej wygląda, jak jest wymalowane na biało. I tacie się... To nie jest bardzo rzadki mebel antyk, tylko że powiem, tak. Tam ma kilkadziesiąt lat, może 100 lat ma. No. I tacie się udało uzyskać takie, wiecie co, przetarcia, o, nie do malowania i mi się to bardzo podoba. Także wiecie, taka struktura chmur, ja lubię takie coś. No i zobaczymy, co z tego powstanie. Ale mebel już zupełnie inaczej wygląda, jak jest pomalowany na biało. Wprawdzie dopiero podkładem na to będą szły jeszcze ze dwie warstwy farby, ale już jest lepiej. A tu druga część. Wiecie co, to jest strasznie wielki mebel. Jest głęboki chyba na 60 albo 70 i szeroki z 1,60 m to on ma. 1,80 m. Nawet 1,80 m. No ale gdzieś go tam wstawimy. Mam na niego miejsce. I tak wygląda na razie w środku. Jeszcze w środku musi być omalowany na biało, żeby było jaśniej. Ale zupełnie inny mebel. No i będziemy kombinować. Przyszykuję sobie też dzisiaj sos czosnkowy, bo będę, wiecie co, piekła ziemniaki w piekarniku. My takie ziemniaki bardzo lubimy, właśnie
Cóż tu się zepsuło? Właśnie z sosem czosnkowym, ale właśnie na bazie jogurtu. To jest jogurt typu greckiego, bielucha. I my bardzo lubimy te jogurty. Także one są bardzo fajne. I co? I to się będę za to brała zaraz. Żeby jogurt się trochę... Jogurt, no sos, żeby się trochę przegryzł w lodówce, zanim się zajmiemy pałaszowaniem. O, tu mi coś wystaje. Ale to wiecie co, to nie jest, że się urwały włosy, tylko narosły nowe. Także pielęgnujemy, żeby było ich jak najwięcej. Co jeszcze? W ogrodzie tam powinnam przeplewić. Ale wiecie, to tak jakiś marazm mnie naszedł, naprawdę. Tak jak wiosna, lato, gdzieś tam miałam ochotę na pracę w ogrodzie, tak teraz to już mi się naprawdę nawet schylać nie chce. To jakby przesycenie tematem, pora już na nowy temat. Widziałyście tutaj, albo będziecie widzieć za chwilę, szafkę, nad którą będę pracować. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku na Dzień Kobiet mąż mi kupił taki stary kredens. No i właśnie ten stary kredens, jeszcze przedwojenny, tata trochę odnowił, poprawił tam, bo tam były jakieś dziury, wiecie co. Ktoś to kiedyś próbował na tym przeprowadzać renowację, ale robił to ewidentnie nieumiejętnie i wiele rzeczy uszkodził. Także można to było naprawdę odratować, no ale teraz już się nie dało. I tak sobie myślę, że przerobię go po prostu na taki styl starego, odnawianego mebla, o w ten sposób. Żeby to nie wyglądało na to, że on taki oryginalnie był, tylko że jest po prostu odnawiany. Kupiłam już sobie pistacjowy lakier, także tata, jak widzicie, to gdzieś tam pomalował już podkładem, pomalował na biało i ja to będę ozdabiać, będę doklejać dekory. Zobaczymy, co z tego będzie. Cześć, witajcie we środę. Mąż przemarzł, także szykuję taką jesienną herbatkę. Już Wam pokażę z czego. Oczywiście nie ma opakowań, jak są potrzebne. Kupiłam dzisiaj w Carrefourze Sir Williams tą herbatę. Ona zazwyczaj jest serwowana w restauracjach i ja ją bardzo lubię. Tylko nie zwróciłam uwagi, którą wzięłam taką na wyczucie. Dzisiaj chyba nic nie nagram, bo dzieci cały czas coś ode mnie chcą. Pomarańcza. Jeszcze połowa cytryny, półtorej pomarańczy dużej, połowa cytryny, małe jabłko. Jeszcze muszę sobie obrać, a jak to pięknie pachnie. O, już obrałam jeden kawałek, widzę. Także mamy jeszcze to, kilka anyżu i cynamon, tylko się zastanawiam, czy jedną, czy dwie laski. Bo wiecie, jak się przesadzi, to nie za dobre jest. I jeszcze goździki. Także herbata się parzy. Dwie torebki na mniej więcej litr, bo tam prawie jest dwulitrowy ten garnuszek. Już Wam pokażę. O, i tak wygląda. Wiecie co, czekam, aż się dosyć mocno zaparzy. Od razu ser, który też kupiłam, bo zaraz będę robić sałatkę. Taką z jajkiem. Widzę, że muszę tu trochę posprzątać. A Maja chciała babeczki z czekoladą. Także kupiłam też takie, wiecie co, nie babeczki, tylko czekoladę do zapiekania. To było pół kilo, a zostało może 10 deko, nawet nie całe, bo dzieci bardzo lubią te babeczki. Także zaraz będę piekła i wiecie co, ja zawsze piekę z dwóch porcji i po prostu zamrażam. Także wyciągam im później, tak jak mają ochotę, wiecie, po 2-3, bo tak to wychodzi 12 babeczek, czasami 18, zależy jak dużo naleję do foremki. No i to jest za dużo, żebyśmy to przejedli w 2-3 dni. Zdecydowanie lepiej jest je zamrozić, je się dobrze mrozi, dobrze się je wyciąga. No i co, biorę się za tą herbatę, bo już się chyba zaparzyła, a nie chcę zbyt mocnej. Aha, i będę ją jeszcze słodzić miodem, tylko że miodu nie dodajecie do wrzącej wody, ani do gorącej, tylko już takiej prawie do picia. Tak to wygląda, żeby miód nie stracił swoich właściwości, dlatego miód pójdzie na końcu. I tutaj mam takie fajne coś, dzięki czemu nie będzie nic się dostawało z tych właśnie owoców. A tak z innej beczki, wiedziałyście, że już może od paru dni nie ma zwrotów w CCC, takich gotówkowych, tylko macie, jeżeli kupicie buty stacjonarnie, a torebkę, no wiadomo, coś w CCC, to zwrot dostajecie na kartę podarunkową. I ja się o tym dowiedziałam, bo poszłam wziąć po prostu Piotrusiowi kilka par butów, mówię, wezmę do domu, on sobie przymierzy, później oddam i pani mi mówi dopiero w kasie, że
Taka jest sytuacja, że no, tą kwotę dostanę na kartę podarunkową i nie będę mogła dostać z powrotem gotówki. Także też taka uwaga, oczywiście stacjonarnie, no bo jak kupujecie na stronie, no to chroni nas prawo europejskie, które nakazuje 2 tygodnie właśnie na zwrot, takie bez podania przyczyny, bo to jest prawo europejskie. No i właśnie zaraz będę robić sałatkę z tym serem. Jeszcze mam jajka na twardo. Wczoraj kupiłam miks sałat. Pomidorki koktajlowe, ale nie będę ich odbierać ze skórki, bo mi się nie chce. Dzieciom najbardziej smakują te malutkie i najlepiej jak są ubrane ze skórki. Powodzenia. A jajka jeszcze wam pokażę, jakie kupuję. Ja kupuję te bio z Carrefoura. I one nam najlepiej smakują, no najbardziej przypominają smakiem te jajka takie od kurki, powiedzmy domowej. Kontynuując temat sałatki, to użyję oliwy z oliwek kupionej we Włoszech i przyprawy z Włoch, ale pokażę wam, co się stało. Kupiłam sobie roślinkę i Piotruś urwał liść. I wiecie, co zrobiłam? Włożyłam do wody i ukorzenił się. No wow! Jestem w szoku dzisiaj, go wsadzę z powrotem. Bo wiecie, w doniczce była takie rozgałęzienia i Piotruś jak przechodził, no to wiecie, złamał jednego liścia, więc ja go wzięłam i ukorzeniłam i wsadzę go z powrotem. No jestem zadowolona, że zadziałało. Jeszcze wam pokażę ser, który nam ostatnio bardzo smakuje. Ser kozi wędzony. Gdzie ja go kupiłam? Chyba w Kauflandzie. Ale zrobiłam sobie zdjęcie, żeby kupić taki sam. Wiecie co, na deskę serów idealny i wiecie co, on jest taki bardzo kremowy w smaku. Nie jest zbyt taki, wiecie, ostry, nie jest jakiś bardzo śmierdzący, chociaż dzieciom śmierdział, ale im to wszystkie sery śmierdzą, oni nie lubią żółtek serów. Także pyszny. Taki, żeby go kroić na kanapkę, to się nie nadaje. Jest zbyt kruchy jakby. Jest lepki, kruchy, taki do sałatki bardzo dobry. Także z sałatką zjedliśmy, Maja tam śpiewa. Pokażę wam, co jeszcze kupiłam w Action dla dzieci. DIY, takie domki. One były po 8 zł, także naprawdę niedrogo. No i tutaj dziecko sobie to może złożyć. Oczywiście dla jednego i dla drugiego. Nie byli zbyt zainteresowani, ale może to się zmieni. I mogą sobie je później pomalować. I będą takie, o, można z nich nawet zrobić lampiony, bo ja mam te T-lighty LED-owe. Więc można T-lighta LED-owego wsadzić do środka. Myślę, że to ich ucieszy. Tutaj jeszcze mam trochę herbatki. Muszę dolać, ale wiecie co, tak się objadłam tą sałatką, że zaraz pęknę, więc odpada. Jeszcze kupiłam sobie Action też za parę złotych, taką szklankę do koktajli. Ja wprawdzie nie lubię koktajli. To nie smakuje, nie pijam. Natomiast taką gorącą czekoladę, wiecie, taką zawiesistą, żeby była taka naprawdę z dużą zawartością czekolady, to bym wypiła i to właśnie w czymś takim najchętniej. Także sobie kupiłam. Moje dzieci dbają o to, żebym mogła często kupować różne kieliszki i kubeczki. No bo jak to dzieci tłuką po prostu. Ja nie płaczę nad tym, nie kupuję drogich. Także kupuję, słuchajcie, te Pepco, Homla, Action. Ja się tam zaopatruję w tego typu rzeczy, Ikea, bo po prostu dzieci wszystko tłuką. Mi się bardzo podobają Willer & Boch albo te na przykład z Huty Julia, macie takie przepiękne kieliszki kryształowe. W Hucie Julia można też kupić bardzo podobny pojemniczek, nieco większy, z kryształu. Piękny, no po prostu przepiękny, ale kosztuje chyba 200 zł. To już na 100% byłby u mnie rozbity w bardzo krótkim czasie, dlatego mamy po prostu taki za 20 zł plastikowy. Także przy małych dzieciach tak naprawdę pewnych rzeczy się po prostu nie opłaca, bo oni wszystko niszczą, no my też tłuczemy, ja się przyznaję bez bycia, że też mi się zdarza. Dlatego wolę po prostu kupować tańsze. Też są ładne, no wprawdzie nie takie przezierne i tak dalej, no ale generalnie jak się stłucze, to nie ma aż takiego bólu i płaczu. Jeszcze wiecie co, ściągałam sobie hybrydy, bo nie mam kiedy iść na paznokcie. Po prostu nie mam czasu na to w ogóle, więc sama sobie spiłowałam i kurczę, zrobiłam sobie taki zadzior, że chodzę w plastrze zazwyczaj, oklejam sobie ten paznokieć, żeby się ten zadzior nie pogłębiał. Także brawa dla mnie i chyba na razie hybryd nie będę miała, bo po prostu, tak jak już mówię, nie mam czasu, żeby się na nie wybrać.
Cześć, witajcie w sobotę. Dziś już mamy sobotę, także czas pędzi. Wczoraj miałam ciekawy dzień, bo po pracy odwiedziła mnie pewna tajemnicza osoba i pewne rzeczy przygotowywałyśmy już niebawem na moim tym stałym kanale, tam gdzie macie ubrania i tak dalej, będą nowości. Także mam nadzieję, że Wam się spodobają. A tutaj przyszłam Wam pokazać, co się dzieje u mnie. Popatrzcie, czosnki. Kurczę, ja nie wiem, wiem, trzeba przeplewić. Jestem zdziwiona, wiecie co, nie wszystkie czosnki, bo to nie te olbrzymie, ale jednak startują. Ja nie wiem, czy to jest normalne, czy to tak być powinno. No zobaczymy, czy one zdążą zakwitnąć. Czy padną mi przez to? Ile tu mam plewienia, orety. Dzwonki nadal kwitną. Taka ogródkowa aktualizacja. A ten zawciąg też nadal kwitnie, tylko jeden. Na drugiej grządce dwa, tak jakoś wiecie, wybiórczo. Ale kurczę, jak katalpy wyglądają. To są te... No jedna ta osłabiona, a tą drugą też nieźle wiatr smagał. Może dlatego też się czuję nieco gorzej. Także u mnie już katalpy się szykują do jesieni. Ale u sąsiadów widzę, że wciąż są piękne zielone liście. Także może kwestia gleby. Nie mam pojęcia, bo tutaj mam dosyć sporo gliny. Więc mają trochę bardziej mokro i może też bardziej odczuwają, nie wiem, zmiany temperatury. Nie znam się tak za bardzo na roślinach. Dopiero się uczę. Także zobaczymy, jak się będą trzymały. Patrzę też, czy się przyjęły te roślinki, które ostatnio wsadzałam. No bo szkoda byłoby, żeby się nie przyjęły. Idę zobaczyć lawendę. I lawenda rośnie. Także tu jest zadanie na przyszły rok. Coś zrobić z tą grządką, żeby wyglądała z sensem. Bo jak na razie jest robocza. Wszystko na roboczo. Wszystko obsypałam korą. I tu sobie wsadziłam jeszcze te trzy lawendy przy płocie. To będzie trzeba plewić. Ale na wiosnę myślę je stąd po prostu zabrać. Także wsadziłam je w takim miejscu, żeby je było potem łatwo w miarę wykopać. I sobie je przesadzę nie wiem gdzie. Ojejku. Popatrzcie, jeżówka przekwitła. Tak wygląda przekwitnięta jeżówka. Nie wiem, czy ją ścinać, czy ją zostawić. Ach, jeszcze miałam spróbować rozplenicę pozaplatać. Widzę, że dziewczyny tak pięknie zaplatają te nie kwiaty, tylko trawy. Naprawdę i nawet rozplenicy widziałam, że niektórzy pletą. Moje nie są jakieś super wielkie, ale chciałabym spróbować. To jest na zasadzie warkocza dobieranego, którego ja nie umiem pleść kompletnie. Maja ma też krótkie włosy, więc nie mam na kim testować. Na pewno te dziewczyny, które mają dziewczynki z długimi włosami, to mają większą wprawę w jakichś takich pleceniach, fryzurach i w ogóle ja mam marną. No i co? I spróbuję się wziąć za tą rozplenicę. Wiecie co? Nie udało mi się zapleść tych rozplenic. Są za krótkie. Maja mi tu kuka tu o buzie. Właśnie się bawimy z Mają. Maja, robimy? Kuleczkową. Tak, z ciastoliny kuleczki. Ze mną. Z Mają. To jest taki stolik, który też sama robiłam z tatą i tego blatu w ogóle nie czyszczę, bo jak dzieci mi podrosną, to go zeszlifuję i Maja weź łapkę i na nowo położę albo lakier, albo wosk. Zobaczymy jeszcze. Ja ty jestem najlepszą kuzynką z mamą. Maja tutaj ma parcie na szkło. Ale jesteśmy dusi i dusi. Tak. Także kończę vloga, jeżeli Wam się podobało, poprosimy o łapkę w górę. Maja, pokaż łapkę w górę. Łapkę w górę, jeśli chcecie, to możecie. Tak, łapki w górę i zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem. Ja, dobrze, za.